No, dzień dobry, witam wszystkich. Mamy dzisiaj poniedziałek. Mamy już prawie 14. Ja jadę do sklepu, bo mam do odbioru węże, bo były zakuwane tutaj, chłopaki z Perkozu są w te czwórce, jeden wąż hydrauliczny był przetarty od te czwórki ze smarowania sprężarki. Także no, trzeba było dorobić, dałem do zakucia, ale nie zrobili mi na miejscu, tylko musiałem chwilę poczekać. Już 2 godziny zleciały, jadę teraz to odebrać. Muszę odebrać, kupić też paski do sprężarki, bo kupiłem sobie ostatnio, zamówiłem ostatnio nową sprężarkę, bo ten, stara już klękła. No i ten, tam trochę mniejsze paski muszą przychodzić. I ten. No i telefon. No i dobra, częściowo dostałem to, co chciałem. Między innymi pasek i jeden wąż do tej czwórki. Pasek do sprężarki. Ale jeden wąż do kompresora nie dostałem. Także zaraz będziemy z tym działać. Może w internecie coś znajdę. Zobaczymy. No i dobra, jesteśmy chyba z 2 godziny dalej. Wykombinowałem w końcu tutaj. No ogólnie stara sprężarka już złom całkowity. Ty, nie gadaj. Nie. Nie, już myślałem, że miałem szczęście do tego, ale nie. No. Tu miałem problem. Tutaj nie, tu jest całkiem inaczej. No, tu miałem problem, bo tu jest nowa sprężarka. Taka jakaś trzytłokowa. No i miałem problem, żeby tutaj, bo butla, silnik został ten sam. Miałem problem, żeby stąd, z tej butli przyłączyć tu. Ale po prostu wykombinowałem tutaj takie końcówkę. Jedyne co dostałem z tym gwintem, bo to jest, nie wiem, gwint 1,5, ale już nie pamiętam, ile tutaj było, jakiej wielkości, ale ciężko dostępne. No i coś takiego wykombinowałem. Olej jest zalany, wszystko jest podłączone, czyli teoretycznie powinno działać. No, olej dostałem ogólnie ze sprężarką, trochę mało, bo chyba 0,5 litra tylko. Ale coś tam w wskaźniku jest. W instrukcji mówią, że mam 5 godzin ma pochodzić. Po 5 godzinach pracy trzeba wymienić olej. I wtedy co 50 godzin pracy. No ja ogólnie ten, w tej starej sprężarce w ogóle nie wymieniałem. Po chwili tylko się dolewało, bo to ciekło z każdej strony. No ale czas zobaczyć, jak to będzie chodzić. Także pierwsze uruchomienie będzie. Do 10 dobił. No i mamy kolejnego dnia. Wczoraj już nie miałem sił nagrywać. Tutaj miałem stary wąż jeszcze, co pasuje tutaj. Założyłem, nasunąłem i trzyma, bo mi wczoraj wyskakiwało z tego gwintu tam. Ogólnie co? Sprężarka naprawdę mocna, wydajna. Udało mi się wyregulować, że teraz ten zatrzymuje się na 8 barach i 6,5, jak jest, to zaczyna znowu chodzić. Kurde, to muszę to dokręcić później. O, ale
ogólnie muszę kupić inne paski. No na razie jest jeden, który tak no, napiąłem ten silnik, ale jeszcze się ślizga. Także no, trzeba będzie, zobaczymy jak będzie na dwóch. A jak na tych dwóch będzie się jeszcze ślizgać, to te ząbkowe paski zamówię i zobaczę, czy wtedy nie będzie się ślizgać. Najwyżej będę musiał na silniku inne koło zamontować. No tutaj chłopaki z Perkozu działają jeszcze przy te szóstce dużej. Muszę już przygotować małą te szóstkę i ładowarkę, ale tu już będziemy w warsztacie robić, bo no wysprzątałem trochę warsztat, jeszcze trochę na stole zostało bałaganu. To jest tu. Sufniarka gdzie jest? A tu jest na podłodze. Dobra, tu otwieramy drzwi. Trzeba będzie odjechać z 5000 i sieczkarnią. Brat wczoraj podbierać już odczepił. I będziemy ściągać bęben i zobaczymy wstępnie, czy da się coś zrobić z tym oszczeniem noży tutaj. Teoretycznie. Nie wiem, zobaczymy, czy ostrzałkę da się. Oła, czy ostrzałkę da się przełożyć. Zobaczymy najpierw, czy ten odpali dziad. Już długo tu stoi. Prąd jest. Niech tu stoi. Sieczkarnią też odjedziemy na bok. I będzie trzeba odczepić przyczepę od małej te szóstki. O, na prądzie był. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy odpali od razu, czy... No coś jest nie tak z tym układem paliwowym. Ale skwar. Dobra, kluczyk, zapłon jest i odpalamy. A, gaz. A teraz powinien załapać. Nie, no to... Nie wiem, co wtedy było. Niech tu stoi. No także teraz nie było problemu z odpaleniem. No to trzeba go przedmuchać. Ładny materiał. Ciekawe ile to białka ma, same liście od lucerny. Trzeba schody poprawić, mówię. Nie rybuję. Thank you.
Kurde. No, ta szóstka już wolna, także można brać. No. Nowe te drążki są wstawione, nowe paski. Tutaj na tym, na błotnikach nowe łożyska, bo już miały luzy. Tutaj nowe łożyska w siłowniku, bo też już luzy były. Paski. A i ten tutaj przy ośce nowe te nowe uszczelniacze, nowa ośka i nowy ten zimmering, nie zimmering, tylko no ten zigger, także no wałek już lecieć nie będzie. Odpalamy. No 6840 godzin. Dobra, podczepiam kosiarki. Brata dzisiaj nie ma, bo z siostrą jechali oglądać samochód dla siostry. Tutaj muszę cięgno najpierw jeszcze założyć, a w sumie zaczepię. Zapalimy światełka. Teraz trójkąt jeszcze muszę znaleźć, bo nie wiem gdzie brat położył. Dobra, ja sobie podczepię kosiarki i widzimy się zaraz. Dobra, przednią już mam prawie podczepioną, tylko muszę jeszcze wyczyścić ten gniazdo hydrauliczne, bo trochę się zabrudziło. No, ładowarka już czeka na wymianę oleju w silniku. Już 400 godzin pyknęło. Dobra, weźmiemy tu. A, już końcówka. Nie wiem, czy starczy. Dobra, przesmaruję ją i ten, i jedziemy na pole. No i dobra, jedziemy tutaj. Trawa już ładnie odbija, ale jak za dwa tygodnie nie popada, to z drugiego pokosu nic nie będzie. No, ja już jadę na pole, kosiarki przesmarowane, ciągnik przesmarowany, wszystko z nim teraz już w porządku, błotniki wyprostowały się, bo ten, bo się ruszały jak podczas, jak się 40 jechało, czasami na trochę niezbyt równej drodze, to skakały te błotniki już, ale łożyska wymienione, jest dobrze. Paski też wymieniamy w nim częściej niż trzeba, bo tu jest problem, żeby wymienić paski, bo to jest wałek od przekaźnika przedniego, no i trochę roboty jest, żeby to ten wymienić te paski męczarni, dlatego wolimy wymieniać zawczasu. No w sumie serwis tak mówi, żeby wymieniać.
Także wymieniamy, żeby później w polu niespodzianek nie było. Trzeba zapobiegać. Tu zamknięta droga, coś topią. No i już jesteśmy prawie. Ogólnie tą trawę, co dzisiaj będę kosił, idzie z przeznaczeniem na siano. Zaraz zobaczycie dlaczego. No w sumie co ja tam ukrywać. Wykłosiła się już dosyć mocno i na kiszonkę już nie chcę tego przeznaczać. Będzie siano, tym bardziej, że 2 tygodnie ma być pogody, to na spokojnie to zbierzemy suche. No i będzie ładne siano. Tutaj wjedziemy najpierw w kosze przed nim. Włączymy wałek. Rozłożymy teraz. No tu można zobaczyć, jest wykłoszona mocno. Także no, zaraz wam pokażę. No i dobra, rozłożymy sobie ją. Tak to wygląda. Już są wykłoszone. O, nawet lucerna się znalazła trochę. No mówię, źle trawa nie wygląda, tylko mówię, jest wykłoszona. Tyle. Ale to się skosi, nasianko będzie. Może się zdąży wysiać. No. Dobra. Tutaj jak jest. Podniesiemy tutaj tą dachę, żeby ładnie daleko rzucało. I teraz tak, tutaj. No, tu damy na maksa i tu damy na maksa. Czy tak powinno iść? Nie, tak. Dobra. Na maksa będziemy gnieść. Jak najagresywniej. Tu jak mamy. Na trójkę musimy dać. Czyli no. Teraz mamy na maksa gniotownik ustawiony, także jedziemy z tematem. No i dobra, włączamy wałki to na 1000. Ładnie nam teraz będzie rzucać do tyłu. Nie, napowietrzone będzie bardziej.
elegancko. Kosimy. Gdzie niegdzie, gdzie jest słabsza ziemia, to już jest siano na pniu. Tu po starej pryźmie obornika jeszcze trzeba posprzątać, ale już tu w kosze się zbierze to później i ten i się uprawi i się zasieje na nowo. No, tak to wygląda. To jeszcze w miarę zielono, ale tam gdzie nie gdzie to już sucho. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze, ale chyba tak. Tu już na jęczmieniu też wypaleniska są. Także no, deficyt już jest konkretny. No miejmy nadzieję, że tutaj jak już zbierzemy to siano, to coś tam popada. Chociaż po tygodniu odbioru. No tu o, ten jęczmień naprawdę jest nieźle przypalony. Tu jest trochę masy. Ale tu jest taki dołek też. Tutaj dziurę zawsze zapomnę. No, kosze dookoła tego 10-hektarowego pola. Tu widać jest więcej masy. Te pokosy są trochę większe. I tu jęczmień jest też fajniejszy z tej strony. Także no, jadę dookoła i zobaczymy, o której skoczę, bo jeszcze muszę jechać na trakt, na te trawy z ziołami. Zobaczymy, jak tam trawa będzie wyglądać. Tutaj mamy kawałek, gdzie jest lucerna. No to jest więcej masy. Lucerna jednak suche lata oddaje. No, w sumie początek roku był mokry, ale i zimny. Tutaj już nadrobiła swoje, porównując do trawy. Także lucerna opłaca się siać. Teraz już będę miał dookoła w koszulę i będę tutaj ten kawałek leciał i potem tam mi zostanie i jedziemy na to 10-hektarowe. Coś złapałem na dyska w przedniej kosiarce. Folia. Pięknie. No i dobra, wyciągnąłem i jedziemy dalej. No już jestem powiedzmy na połowie. Lecimy. No tutaj jeszcze mam taki 70 arów, coś takiego. Będę to też kosił na siano i tyle, bo to jest taka dzierżawa. Także nawet tych osłon bocznych nie będę ten otwierać, bo to moment pójdzie. No, no i dobra, jesteśmy na polu. Tutaj, zobaczcie, już nam drugi pokos odrasta, lucerny. Ogólnie tu już w tym roku może będę próbował przesiać, bo tu już lucerny mało jest. Już tutaj 7 lat jest, także no, jest jak jest, ale już jest, no powiedzmy, 30 cm? 30 na pewno ma. Także no jeszcze 2 tygodnie i chyba będziemy zbierać następny pokos. I mi się wydaje, że jakbyśmy wszystko tak wcześniej skosili,
to byśmy lepiej zrobili, bo tu jeszcze teraz mają wilgoć. A tu mamy tą trawę. Tutaj lepiej to wygląda. Bo tu się jeszcze... O, mamy lucernę. Mamy jakieś tam zioła, tu zawsze są fajne. To pole ogólnie mi się podoba, bo tutaj nawożenie nie idzie aż takie duże. A jednak tutaj te zioła, to wszystko fajnie rośnie. No tu jeszcze przed kwitnieniem jesteśmy. Ziół i no trawy już się wykłosiły. No ale nie jest najgorzej. Lucerna ładna. To pole mi się zawsze podoba. Tu nasiano to będzie piękne pole. Także no. Zobaczymy, może ta trawa się wysieje. Bo tu mi trawa wyginęła. Częściowo, także może się wysieje. Miejmy nadzieję. Także kosze. Mamy carenki. Także gdzieś tu się też mogą kręcić małe. Także trzeba oczy dookoła głowy mieć. Tam jedna polazła. Nadrabia się YouTube? Jakoś to idzie. Tam sarny siedzą cały czas. Także myślę, że tam mają młode. Także nie wiem, czy najlepszym pomysłem nie będzie tam pojechać i obkosić. Sprawdzić, czy jest tu gdzieś jakieś młode. No, brat mnie zmienia, ja idę na dojenie. Także, no tutaj pokosi trochę. Nic. Jedziemy.